Dzisiaj pokażemy Ci, Zasią, jak zrobić, żeby nie mieć ciągu cukrowego, czyli ciągłej ochoty na słodkie. Asia, pokażesz ćwiczenie? Asiu, złóż ręce, tak jak Ci pokazywałam, razem. I teraz do żebra po jednej stronie, bez znaczenia, od której zaczniesz. I zjeżdżasz sobie w dół 10 razy. My to pokażemy krócej, 3 razy. Teraz dokładnie obok, tak jak o szerokość dłoni. Tutaj też powinnaś 10 razy, zrobimy 3. I po środku. Dokładnie. I jeszcze jeden na dłoń i druga, dokładnie. I tutaj są wszystkie meridiany, i wątroby, i żołądka, i śledziony, czyli wszystkie, które odpowiadają za to, żeby dobrze pracowały, żeby nie chciało nam się tak bardzo cukru. Na ćwiczeniu pokazanym teraz przez Asię tak naprawdę stymulujesz aż 3 meridiany, a właściwie smarując tutaj rękoma po środku, to również meridian nerki, czyli mamy tam wątrobę, śledziony, żołądek i nerkę, i usprawniasz tym samym pracę całego systemu, całego organizmu i wszystkich narządów. Wypróbuj to ćwiczenie, daj znać w komentarzu, jak działa. Oczywiście obserwuj mnie po więcej takich rad. I oczywiście pozdrowienia od Asi.